Dzień dobry i witam fanów fotografii klasycznej w pierwszym odcinku w języku polskim dotyczący klasycznych aparatów fotograficznych. Obiektyw ten zamontowany jest na sowieckim aparacie fotograficznym FED 2. Kiedy kupiłem ten aparat, został do mnie dostarczony z obiektywem 50mm f2. Obiektyw marki Jupiter 8. Chciałem coś dłuższego do robienia portretów. Coś w rodzaju telefoto. Ten obiektyw Jupiter 11 trafił się na stronie eBay za $35. Więc jak go nie kupić? Teraz zdejmę go z kamery i pokażę Wam trochę więcej detali. Obiektyw Jupiter 11 to jest produkt matki Rosji z fabryki KMZ, Krasnogórski Mechaniczny Zawód. I ten obiektyw, akurat ten egzemplarz, który trzymam w ręce, pochodzi z około lat 60. Sowieci byli dosyć dobrzy, jeśli chodzi o numery seryjne na swoich sprzętach. I numer początkowy numeru seryjnego 60 datowałby ten obiektyw na 1960 rok. Może jestem w błędzie. Mój egzemplarz, kiedy do mnie dostarczony został, miał trochę luźny pierścień do nastawiania ostrości. Podejrzewam, że może był czyszczony, może ktoś nie dokręcił czegoś. Ja sam się z tym bawił nie będę, ponieważ nie ma żadnych problemów z ostrzeniem. Obiektyw działa. Pierścień ostrzenia i cała mechanika działa bardzo elegancko. Pierścień nastawu przesłony na tym obiektywie też działa bardzo elegancko. Jedyny mankament na tym obiektywie, który zauważyłem od pierwszego dnia, to jest to, że nie było zaznacznika do ustawiania przesłony. Więc musiałem zrobić sam swój przez po prostu lekkie nacięcie na korpusie tego obiektywu. Te obiektywy to są czterosoczewkowe obiektywy w trzech grupach. To nie jest Nikon, to nie jest Canon, co ma 17 elementów w 15 grupach. Ten obiektyw, prawdziwy klasyk z lat 60., jest oparty o obiektyw Zeiss Sonar, produkowany przez Niemcy. Oczywiście Sowieci po II wojnie światowej zabrali całą fabrykę razem ze sprzętem do produkcji obiektywów i produkowali te obiektywy w oparciu o niemieckie. Więc nie może być taki zły obiektyw. Ten test, który chciałem prowadzić, nie miał na celu pokazywanie aberracji chromatycznej, czy tego, czy obiektyw robi piękno boka, to zamazanie w tle fotografii. Założyłem ten obiektyw, żeby zobaczyć, jak on się sprawuje w normalnych, codziennej fotografii. Dzieci poszły do lasu, robiliśmy zdjęcia i chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Ręcznie trzymany, nie na statywie, nie robię zdjęcia ściany czy czegoś tam ze zdalnym spustem migawki. Tak, jakby to ktoś robił na co dzień. Więc te zdjęcia, które zaraz Wam pokażę, są robione właśnie na kliszy Kodaka 400TX, na prędkości błony ISO 800 i większość tych zdjęć jest robione, przynajmniej te, które pokazuję, są robione na przesłonie F5.6. Robiłem też niektóre zdjęcia na przesłonie F8. Ja jestem bardzo zadowolony z tego obiektywu, z jakości zdjęć tym bardziej. Zdjęcia są ostre, zdjęcia mają piękne zmycie z tyłu, ten boka z tyłu w tle. $35 za ten obiektyw to nie jest cena, to jest kradzież. Jeśli masz zorki, jeśli masz nawet lajkę i nie stać cię na Sonara, nie stać cię na szkło Zeissa, kupujesz takiego Jupitera i zakładasz go i obiektyw działa świetnie. Tak jak na niektórych starych obiektywach,
Mamy nawet skalę głębości obrazu tutaj na rysowaną na naszym korpusie obiektywu. I ci, którzy wiedzą, jak ta skala działa, to jest bardzo pożyteczna rzecz to mieć. Kiedy, powiedzmy, robisz zdjęcie i ostrzysz go na 6 metrów, a ustawiasz przesłonę na f8, dla przykładu. Szukasz tej strzałki, gdzie idzie f8. f8 wypada pomiędzy 5,5 metra. 5,5 a 6 to masz 5,5 metra. I na drugiej stronie f8 wychodzi pomiędzy 6 a 7, czyli około 6 metrów. 6,5 metra. Co to oznacza? To to, że twoje zdjęcie jest ostre na 6 metrach. Idealnie ostre. Ale wszystko znajdujące się w obrębie 5,5 metra a 6,5 metra jest tak samo ostre. Tylko jeden punkt jest ostry, ale reszta jest wizualnie ostra. To jest bardzo pomocna skala na obiektywach. Nowoczesne obiektywy tego niestety nie mają. Mają guzik na kamerze, który pokazuje przygląd, podgląd tej głębokości. Ale tu po prostu wyznaczamy, która przesłona i wiemy, jaka będzie nasza głębia obrazu. Jak już wspomniałem, bagnet tego obiektywu to 39 mm, czyli pasuje do naszych fedów, do naszych Sorki, czy do Leica nawet. Skala ostrości na tym obiektywie jest pomiędzy 2,5 metra a nieskończonością. 30 metrów i nieskończoność. Przesłona tego obiektywu waha się pomiędzy 4 a f22. Także na przesłonie f4 szeroko otwarte, szeroka dziura obiektywu, zdjęcia zawsze będą trochę miękkie, nigdy nie będą idealnie ostre. Gdy już zaczynamy zamykać f5, 6, f8, te zdjęcia zaczynają się stawać dużo bardziej ostrzejsze. Nawet w tych przykładach, które tutaj widzicie, te zdjęcia są wcale, nie są wcale miękkie. Pokażę Wam zdjęcia robione na powiększalniku z tego aparatu. To jest jedno zdjęcie. Jest bardzo ostre. Nasze tło jest bardzo ładnie zamazane. To jest drugie zdjęcie, gdzie tło tak samo jest bardzo ładnie zamazane i zdjęcia są i twarze są bardzo ostre. Te zdjęcia, które nie wyszły ostre w użyciu tego obiektywu, to jest przeze mnie. To jest wina fotografa. Źle wyostrzony, ręka się przetrzęsła. Na 135 mm to jednak widać. Przy prędkości 250 to pomaga ta prędkość, ale dalej trzeba dobrze i stabilnie trzymać aparat. W jednym przypadku miałem problem, gdzie mój diopter. W jednym przypadku miałem problem, gdzie moje ustawienie ostrości wziernika przestawiło się podczas tam ruszania tego. I zdjęcia wydawały się ostre, a w rzeczywistości były nie za bardzo, a w zierniku, jak w tych aparatach mamy dwa zdjęcia, które się mają nałożyć na siebie, nie było tego za dobrze widać, więc było kilka zdjęć, które wyszły trochę masakrycznie, ale te zdjęcia, które wiedziałem, że dobrze są zrobione, dobrze wyostrzone, są naprawdę świetne. Także jeśli potrzebujesz takiego obiektywu i jesteś zainteresowany takim sprzętem, za takie pieniądze warto to kupić.